Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku o włączenie bieżące utrzymanie ogródka jednostkiego na osiedlu przy Arce między blokiem 2 i 5. Proszę bardzo, pan Stanisław Bury przygotował tutaj informację na ten temat, bardzo proszę. Proszę państwa, osiedlu przy Arce, blok... blok 2, ten i blok 5, ulica Szajnowicza. I tu jest przedszkole. To jest teren przedszkola, natomiast ten ogródek znajduje się na tej dzielnicy. Czyli między blokiem 3 a C2, a blokiem 5. Przepraszam, odwrotnie. 2, 5. Jak to wygląda w rzeczywistości? No to widzimy, to jest piątka, dwójka, tu jest przedszkole i tu jest ten ogródek przylegający właśnie do planu. Jest to ogródek, który na terenie, na działce spółdzielczej był, czyli jest umieszczony na terenie spółdzielczej i spółdzielnia występuje po to, żeby przekazać ten ogródek pod bieżące utrzymanie przez dzielnicę, ze względu na to, że wiadomo, wszystkie dzieci korzystają z tego ogródka, czy to są spółdzielcze, czy nie spółdzielcze. No i w związku z tym my akceptujemy tą sytuację, żeby ten ogródek został przekazany pod badanie nasze. Chciałem tylko powiedzieć, że ten ogródek, stan techniczny tego ogródka naprawdę jest bardzo dobry. Bardzo dobry, celujący. Ze wszystkim, prawda? W większości, jeżeli przekazuje się coś do miasta, jest to w takim stanie, powiem szczerze, który ma wiele do życzenia. Tutaj spółdzielnia naprawdę zachowała się bardzo w porządku, elegancko i trzeba pochwalić, że taki gospodarz naprawdę można takiego gospodarza przejmować ten teren. Zwłaszcza, że wszystkie ogródki na terenach spółdzielczych zwracają się do wszystkich innych prezesów również z taką informacją, że jeżeli tylko chcą, będziemy chcieli przejmować te ogródki, bo uważam, że jest to, tak jak pan Stanisław powiedział, ogródek, który służy wszystkim dzieciom. I tutaj na przykład spółdzielnie mają moim zdaniem inne potrzeby mieszkańców spółdzielni, które mogą realizować, a nie utrzymywać ogródki, bo to jest moim zdaniem akurat temat miasta, czy zadanie miasta bardziej. No, ale tak jak powiedziałem, nie wszystkie spółdzielnie chcą takie rzeczy robić, bo to jest pewnego rodzaju wysiłek, jak widać. Mam nadzieję, że to jest jeden z etapów dzisiejszy, który zakończy się przekazaniem tego do miasta i włączeniem pod bieżące utrzymanie przez Radę Dzielnicy 16. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Wszystko jest jasne. Dziękuję, zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie... Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie wniosku o włączenie bieżące utrzymanie ogródka jednostkiego zlokalizowanego na terenie planu wieczyckim.